Pani marszałek, Wysoka Izbo, za chwilę ważne głosowanie. Do tej pory zrobiliście wszystko przez 21 miesięcy, żeby pieniądze europejskie nie trafiły do Polski. Nawet dzisiaj robicie wszystko, żeby zablokować przyjęcie tej ustawy. Nie macie większości we własnym ugrupowaniu, a jednocześnie nazywacie ustami prokuratora generalnego premiera zdrajcą, który kolaboruje ze zorganizowaną grupą przestępczą. Panie premierze, pan tutaj błagał w grudniu o to, by opozycja pomogła przyjąć tę ustawę. My ją naprawimy w Senacie, naprawimy każdy wasz błąd, ale nie dacie, nie sprowokujecie nas do blokowania tego, co wy blokujecie od 21 miesięcy. Naprawimy wymiar sprawiedliwości po was. Wyrzucimy neosędziów, stworzymy nowy legalny Trybunał Konstytucyjny, KRS. To wszystko zrobimy po wyborach, ale dzisiaj mówimy sprawdzam. Żądamy pieniędzy tutaj w Polsce. Dziękuję bardzo, panie pośle. Panie pośle, dziękuję bardzo. Od dzisiaj liczymy ten czas. Dziękuję, panie pośle. Panie pośle Budka, dziękuję. Panie pośle, dziękuję bardzo. Proszę państwa, dodatkowe